Dorota Łusiewicz, to są gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl. Pytanie na dziś brzmi, czy wychowujemy, to jest trudne słowo, czy wychowujemy mam i synków, proszę państwa. Próbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Moimi gośćmi są wciąż Małgorzata Świć, psycholog, Magdalena Liberacka, mama dwójki dzieci, Janusz Wardak, współtwórca Akademii Familijnej w Polsce. Witam państwa serdecznie. Ponownie tę część zaczniemy od sądy. Zapytaliśmy Polaków, proszę państwa, czy mamy kryzys męskości? Czy jest coś takiego jak kryzys męskości we współczesnym świecie? Jest to problem bardzo skomplikowany i żeby spojrzeć na niego, trzeba odwołać się do w ogóle wzorców, które istnieją w społeczeństwie. Oczywiście wyszliśmy z takiego społeczeństwa, które miało zagwarantowane pewne etapy przejścia, które gwarantowały to, że mężczyzna stawał się, chłopiec stawał się mężczyzną. To był ojciec, który zabierał na polowanie, to było wcielenie w cały świat męskości. Dlatego dzisiaj należy spojrzeć na to wieloaspektowo i popatrzeć, czy to jest tylko kryzys męskości, czy może kryzys rodziny. Media nie mówią o tym, jaki powinien być facet. Tylko przedstawiają faceta jako metroseksualnego, takiego nie wiadomo co. A facet niestety to jest przeciwieństwo kobiety, czyli musi być czasami stanowczy. Przykład dzieci. Matka kocha dziecko za to, że jest, a ojciec powinien kochać za tym, jakim się staje. No myślę, że faktycznie mężczyźni są coraz bardziej zniewieścieli z pokolenia na pokolenie. No, ciężko jest stwierdzić, jakie czynniki miały na to wpływ, ale uważam, że służba wojskowa, obowiązkowa na pewno nie byłaby zbędna w tym przypadku. Ważne, żeby nie był kobietą, żeby się nie ubierał jak kobieta. Żeby nie nosił rurek. Ja nie dostrzegam tego, ale u niektórych może się zdarzać. To zależy, bo wie pan, można być mężczyzną, który dba o siebie i dobrze wygląda, a jednocześnie bardzo męskim, bo to wszystko zależy od po prostu tego, co ma się w głowie, co ma się w sercu, jaką ma się mentalność, tak? Ależ tu rzeczy dużo ciekawych padło w tej sądzie. Wszystkie aspekty kryzysu męskości, kryzysu autorytetu, ale czy, żeby nie wychować mam i synka, potrzebujemy autorytetu i jaka jest rola ojca w wychowaniu chłopca? Janusz Wardak. Wydaje mi się, że to tutaj właśnie rola ojca jest decydująca. To znaczy to, że dzisiaj obserwujemy to, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Obserwujemy takie, to co nazywamy rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością. To często są takie postawy no, bliższe mamie, ponieważ to mama zapewnia tą podstawową opiekę. To jest naturalne. Wiemy, że dzieci by w ogóle wyginęły, gdyby tylko były pozostawione z ojcami, prawda? Natomiast chodzi o to, żeby z czasem, i tak zawsze było, że z czasem ta opieka mamy była równoważona przez coraz większe zaangażowanie ojca, który właśnie bardziej wprowadzał dziecko w świat zewnętrzny, prawda? Na przykład było związane to z pracą, prawda? Czy z innymi obowiązkami młodych ludzi. I teraz z różnych względów Te stare wzorce męskości nie są do zastosowania, tak? Nie mamy polowań, nie mamy wojska, nawet tak, służby wojskowa się nawet służby zmieniła, wojskowej, prawda? Prawda? Więc to nie jest kwestia, bo to nie jest niczyja wina, prawda? To jest raczej kwestia tego, że musimy wypracować te nowe wzorce męskości, a w związku z tym nowe wzorce, nowy też wzorzec rodziny, który jednak na końcu daje efekt pożądany, to znaczy dziecko, które jest pełni ukształtowane, czyli przygotowane do życia dorosłego. A z tym to jestem dosyć mocno przekonany, że dzisiaj mamy spory problem. Małgorzata Świć, pani psycholog. Znaczy tak, ja uważam, że w ogóle jest bardzo ważna rola mężczyzny w życiu dziecka i w wychowywaniu dziecka. I oboje rodzice powinni brać udział w wychowaniu, bo oboje rodzice są odpowiedzialni za to dziecko. I tak to powinno wyglądać. Od najmłodszych lat tata powinien uczestniczyć w wychowaniu i myślę, że to na pewno na dobre wyjdzie dziecku. Faktycznie tak jest, że w tych wcześniejszych okresach życia, czy jak dziecko się rodzi, potem robi pierwsze kroki i tak dalej, wiadomo, że uczestniczy w tym głównie mama, bo tata pracuje, tak? Ktoś musi zarabiać ale pieniądze. Ale też pojawiły się, prawda, urlopy tacierzyńskie. Tak, i powiem szczerze, że nawet w mojej pracy dużo panów bierze taki urlop tacierzyński, żeby, nie tak powiem, pomóc nawet mamie, tylko czy tam żonie, prawda? Tylko żeby uczestniczy w wychowaniu tego dziecka już od najmłodszych lat, więc to też tutaj odgrywa kluczową rolę. I to jest tak, że ja mówię o tym wcześniejszym okresie, a potem zaczyna się następny etap w życiu rozwojowym dziecka i myślę, że najbardziej istotnym okresem jest okres właśnie tuż przed dorastaniem i dorastanie. Tak?
O to chodzi, że wtedy, no trochę tak było w naszej historii, że dziecko przychodzi spod opieki mamy, pod opiekę taty. Tak, ale w wielu kulturach, tak, ale właśnie, w wielu kulturach to praktykowane, to prawda? Taki tak rytuał powinno, przejścia, tak. Tak, i tak się powinno dziać i można to realizować. No dobrze, dziecko nie idzie na wojnę, czy nie idzie do wojska, tak. Dzięki Bogu, tak. Ale, ale może na przykład realizować to poprzez zainteresowania. No też, czy jakiś wspólny czas spędzony razem, jakaś wycieczka, kopać prawda? Piłkę, prawda? Można się umówić na strzelnicę i postrzelać sobie i można w różny sposób realizować to, też tak? To są typowo męskie zabawy. Dokładnie też tak. Nie wykluczamy tutaj dziewcząt, bo dziewczyny też czasami je, tak, bo rosną nam silne kobiety potem, prawda, na strzelnicy, ale... No właśnie, te silne kobiety tak. Potem kryzys męskości. No właśnie, to jest powodują. Powiązane, że mamy silne kobiety. Jesteś w błędnym kole tak, w takim razie. Też, jeden mężczyzna w tej ankiecie powiedział, że mężczyźni są zniewieściali, ale zobaczmy też na przekazy medialne, prawda? Mężczyzna, nie wiem, żele, szampony, tak. Prawda, różne takie rzeczy, które do tej pory były przypisane typowo kobietom i też może to być spowodowane w jakimś stopniu tym kryzysem. Podobno kryzys kapłaństwa, małżeństwa, kryzys rodziny, wszystkie te kryzysy mają swoje korzenie w kryzysie męskości właśnie, a ten w kryzysie autorytetu. Co więc robić w rodzinie, no by ten autorytet był? Ja taki mem jakiś widziałam, coś czasem w tych memach mądrego jest, że najważniejsze i najlepsze, co mąż może zrobić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę. Ale czy to rzeczywiście... Absolutnie, absolutnie jestem o tym przekonany, bo pierwszy błąd, który popełniamy, to jest niewłaściwa hierarchia miłości w rodzinie. Zapominamy o tym i to często jest taki moment, kiedy ten błąd popełniamy, kiedy pojawia się na świecie pierwsze dziecko i zapominamy o tym, o sobie wzajemnie jako małżonkowie, tak? I nagle w centrum rodziny staje dziecko i to jest ze szkodą zarówno dla tego dziecka, jak i małżonków, jak i w ogóle całej rodziny. I wiemy, że potem mamy między innymi syndrom pustego gniazda, bo kiedy to dziecko wychodzi z domu, no to pytanie o sens tej rodziny, skoro centrum nam wybyło z tak, domu, już nie prawda? Nie ma o czym rozmawiać, prawda? Ale poza wszystkim też jest to niezdrowa relacja, kiedy cała uwaga rodziców skupia się na dziecku, bo dziecko też jest potem oczekuje takiej samej uwagi od całego świata wokół siebie. I ono w domu jest samo i rodzice wszystko, prawda, jest wokół dziecka i potem ono idzie do szkoły i oczekuje również, że będzie pępkiem klasy, tak? Tylko tam jest 15 takich pępków albo 20 i wszystkie oczekują takiego zaspokojenia swojego problemy. Ego. I zaczynają się problemy. Potem to się, bo czasami jeszcze rodzice go utwierdzają w tym, że jest nadzwyczajny, tylko się nam nie poznali, no i on tak kroczy przed życie, prawda, nierozpoznany ze swoim geniuszem, no i budzi się w wieku 35 lat, jak niektórzy mówią, że się zastanawia, co zrobi, jak dorośnie, prawda? Tutaj w tle naszej rozmowy pojawiają się takie zdjęcia chłopców z bronią. Ja mam pytanie, czy zabawy w żołnierzy, zabawy bronią, czy to jest coś, co może być groźne? Bo dzisiaj dużo się mówi o agresji, o tym, że dzieci są agresywne. No i mamy chętnie te broń chłopcom zabierają, a chłopcy jak świat światem bawili się w żołnierzy, lubili czołgi, lubili, no już polowań może nie ma, ale ta zabawa w polowania. Czy pozwalać na tego rodzaju zabawę, czy należy się może martwić, że to budzi agresję w dziecku? Pani psycholog. No ja myślę, że dziecko powinno wybierać, mieć do dyspozycji wszystkie zabawki, tak, żeby można było z tego korzystać, bo niestety jest tak, że jak owoc zakazany, najlepiej smakuje, prawda? W związku z tym, jak będziemy tak na siłę zabrania, a potem dziecko pójdzie do przedszkola i gdzieś zobaczy ten pistolet, robił po prostu na siłę z klocków, patyków i różnych rzeczy, więc absolutnie nie. No, dziecko powinno mieć do dyspozycji różne zabawki po to, żeby się rozwijać. Jest etap zabawek, jest etap klocków, jest etap innych zabawek w dorastającym życiu. Prawda? Także myślę, że tak. Ale bym jeszcze wróciła do tego autorytetu, tak? I do przekazów. Dlatego, że bardzo istotne w wychowaniu są, ja to nazywam trochę po psychologicznemu, przekazy transgeneracyjne, czyli to, co się przekazuje z pokolenia na pokolenie, czyli jaką rolę w rodzinie miał tata, tak. A jaką rolę w rodzinie ma mama. Tak? I niestety no tak się dzieje trochę, że zwykle to tatusiowie pracowali, zarabiali pieniądze, a mamy były w domu. Tak. No oczywiście to się teraz zmienia, natomiast i to kobiety, był taki matriarchat trochę, że to kobiety były silne i to kobiety tak naprawdę decydowały o wielu rzeczach.
Jak takie dziecko dorastające widzi, że to mama podejmuje główne decyzje w życiu, no to mama jest tą najważniejszą osobą, w związku z tym mama jest tym autorytetem. Tak. A dla dorastającego chłopaka, no to dobrze by było, żeby gdzieś ten tata autorytetem czyli też to był. Zrobić warto, żeby mama powiedziała, zapytajmy taty, może skonsultujmy tę sprawę z tatą. Tak. Właśnie o to chodzi. I zostawiać w ogóle pewne obszary raczej tacie, prawda? Nie wiem, jakaś wyprawa pod namiot, czy to są to no raczej wyciąganie na siłę mamy, żeby było porówno, prawda? To jest absurdalne. Tak. Więc absolutnie powinny być takie rzeczy. Oczywiście z mamą się przytulam, z mamą mówię ważne dla siebie tematy, ale na przykład z tatą wychodzę na rower, prawda? Czy wychodzę na piłkę, czy gdzieś wyjeżdżam, żeby rzeczywiście ale była też okazja. To nie oznacza, że nie przytulam się z tatą, absolutnie, prawda? Absolutnie, absolutnie tak, tak. Ale to według, tak jak to, znaczy dawać rzeczywiście pełne spektrum możliwości udostępniać i potem każde dziecko korzysta według swoich potrzeb faktycznie, prawda? Nie, sztucznie tego nie ograniczać, bo mówimy tutaj, że przeciwdziałamy stereotypom, a tak naprawdę wprowadzamy i antystereotypy, prawda? Na siłę i to jest jeszcze bardziej szkodliwe. Magda Liberacka, czy ciebie martwią jakieś zabawy twojego syna? Coś ci się wydaje, że wzbudza w nim na przykład agresję? Ingerujesz w te zabawy, czy pozwalasz na wszystko? Tak, ingeruję. Martwią mnie, że tak powiem, nowoczesne smartfony. To chyba nie jest tylko mój problem, również to, jak przypuszczam, dotyczy też innych rodziców. Ewidentnie ingeruje, kiedy według mnie dziecko za długo siedzi przy telefonie, gra. Znaczy bardziej wzbudzają moim zdaniem agresję właśnie nie te gry, gdzie dzieci bawią się, prawda, strzelają z patyków, czy nawet z jakiegoś pistoletu, tylko gdzie siedzi przy telefonie i bawi się. Wzorce z filmów i wzorce z gier komputerowych. Czyli ty zgadzasz się z tymi, którzy mówią, że w dzisiejszym świecie wychowanie jest tak naprawdę trudniejsze, bo mamy dużo utrudniaczy, mamy dostęp do internetu, pornografię, wszystko to, co te tak, ten dzieciom... dostęp jest bardzo łatwy, tak? Jeżeli nie zablokujemy stron internetowych, nie wprowadzimy kontroli rodzicielskiej. Oczywiście, ale w pewnym wieku, absolutnie, w pewnym wieku... Tak, jeżeli tej kontroli rodzicielskiej nie wprowadzimy, no to wtedy... No, próbujemy to tłumaczyć dzieciom. Między kontrolą, co kontrolować, a czego nie kontrolować. Rozumiem, że gry, dostęp do internetu, do stron zakazanych, no to w ogóle musi mieć tak, na tym kontrolę, to jest kwestia, ale nie życie. No ale my musimy rozstrzygnąć, co dziecko jest w stanie samo kontrolować, a co, w czym trzeba mu pomóc. I jest jasne, że dziecko zrobienie pracy domowej powinno zasadniczo kontrolować samo i ponieść konsekwencje niezrobienia, bo ta praca jest do jego wieku dostosowana, tak? Ale ośmiolatek absolutnie nie ma możliwości kontrolowania na przykład tego, jak sobie poradzić z pornografią. I mamy takie zjawisko, o którym mówią psychologowie, zresztą też psychiatrzy, którzy leczą potem te dzieci uzależnione, że dzieci czasami przypadkiem trafiają na pornografię albo na inne treści, bo to są treści związane z samookaleczaniem, prawda, czy jakieś inne tego typu treści, czy z przemocą. I sobie z tym nie radzą, to znaczy podświadomie pewne wzorce potem naśladują, prawda? Więc to jest nasz rozsądek rodziców, nam powinien wskazać na to, czy ten obszar swobody, wolności dziecka, to jest to, z czym ono sobie radzi i jak najbardziej ten obszar rozszerzać, tak? Ale nie dawać też takiej swobody czy braku kontroli, gdzie ewidentnie to jest wykracza poza możliwości dziecka w danym wieku. Ja wrócę jeszcze do naszego pytania, czy wychowujemy mamisynków. Pytanie, czy... Jeśli jest mężczyzna, który jest mamisynkiem, czy z takim mężczyzną życie jest w dorosłości? Łatwe czy trudne? To może Małgorzata Świć, a potem Magda Liberacka. Janusz Wartak teraz tylko słucha. No, z założenia można powiedzieć od razu, że nie, tak? Dlatego, że w jakimś sensie pod tym pojęciem kryje się niestety uzależnienie od mamy, tak? To mama decyduje o wielu sprawach i to taki mężczyzna w dorosłym życiu będzie mamę pytał. A nie żonę. I w ten sposób niestety relacje między mężem a żoną nie będą dobre. Więc może być bardzo szybki kryzys małżeński, a to na pewno nie będzie wpływało dobrze ani na nich, ani na ich dzieci. Więc zrobić, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Czy można takiego mamisynka w małżeństwie jakoś wychować, ułożyć, odciąć pępowinę? Oczywiście, można. Nie jest to łatwe, ale to jest ogromne wyzwanie dla obojga. Małżonków oczywiście, tak? Czyli jeżeli żona ma takie dobre wyczucie na ten temat i to zauważy i będzie chciała jakoś to przepracować, oczywiście porozmawiać o tym z mężem, że to jej się nie podoba, a to jej się podoba i to mogą zmienić. Jeżeli
im jest miłość, im bardzo na sobie zależy, to myślę, że są w stanie właśnie to zmienić. No oczywiście, no, są terapeuci rodzinni, tak? Jest terapia małżeńska, więc można z tego skorzystać. Natomiast to jest bardzo istotne, że w dorosłym życiu troszkę trudniej się pracuje, bo są stare nawyki. Tak. Lepiej się pracuje z Magdą. Ja że nie wychowałam synka, mam synka, który będzie w dorosłym życiu do mnie dzwonił i zapytał się: mamo, a czy to ubrać? Zrobić? Tak, czy to zrobić? A jak zadzwoni, to co powiesz? Radź sobie sam, albo zapytaj żony. Albo zapytaj żony, tak? To jest najlepsze, co mogłabym zrobić już w jego dorosłym życiu, tak? I za chwilkę wrócimy do państwa ponownie z tym pytaniem, czy wychowujemy mami synków. Zobaczymy, co dzieje się we Włoszech. Już za chwilkę jesteśmy z państwem z powrotem.